w moim kolejnym filmiku. Dziś pokażę Wam książki, które będę czytać w trakcie świąt. Chociaż nie wiem, czy powinnam to robić, ponieważ zawsze, ale to zawsze, gdy dzielę się z kimkolwiek moimi czytelniczymi planami, nic z tego nie wychodzi zazwyczaj. Patrzcie, mój ostatni book haul. Czy raczej wychodzi? Jeden wielki klub, swoją drogą, kto czeka na ekranizację Leku na śmierć, bo chyba się pojawi w końcu w przyszłym roku. Przydałoby się, chciałabym to zobaczyć. Mam nadzieję, że losy pewnej osoby, której prawie nikt nie lubi, a którą ja uwielbiam, potoczyło się inaczej niż w książce, bo w książce miałam wrażenie, że Daszner już nie wiedział, co z tą postacią zrobić, więc to było tak, o, zgiń! Więc serio? Czytałam tę książkę i tak serio, naprawdę musiałeś to zrobić? Jestem ciekawa, jak jakie losy potoczą się w filmie, czy podobnie jak w książce, mam nadzieję, że nie. No i czekam na ten film, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie miał zbyt wiele wspólnego z książką, ale i tak mam sentyment generalnie do tej serii, przede wszystkim z uwagi na słownictwo streferów, zawrzeć twarzostan, klumpy, sztamaki i takie inne. To było naprawdę super w tej książce, więc Więzień Labiryntu, zwłaszcza pierwsza część, naprawdę wymiatała tak z perspektywy czasu, to już totalnie. Kiedyś mi się podobała, ale teraz stwierdzam, że naprawdę w pewnym sensie jest genialna. Zwłaszcza ten język streferów. To była pierwsza książka, którą czytałam, że razem z bohaterem nie ogarniałam tego, co się dzieje. Wchodziłam do takiego świata i nagle nie pojmowałam tego, co mówią do mnie ludzie wokół, w sensie streferzy do Tomasa. I dopiero z czasem załapałam ten slang cały streferów. To było coś niesamowitego. Ale chyba już mówiłam o tym wystarczająco dużo, bo nagrałam filmy na temat wszystkich książek, na temat ekranizacji, więc nie powinnam teraz poruszać tematu Więźnia Labiryntu, nie mam zielonego pojęcia, po co to robię, ale ogólnie tak, ciekawi mnie, czy ktoś w ogóle czeka na ten film, więc taka tam dygresja, tak na marginesie. Przechodząc teraz do książek, które będę czytała w święta. Będą to książki dla dzieci, ponieważ uznałam, że święta to czas taki, w którym no, można poczuć się jak dziecko z powodu tej magii świąt w ogóle, więc postanowiłam odświeżyć sobie coś, z czym dawno, ale to dawno nie miałam kontaktu, przyjemności. Nawet nie jestem pewna, czy jedną z tych książek czytałam. Być może tak, gdy byłam mała, być może nie. I tą książką jest Mała Księżniczka. Generalnie bardzo lubię tę historię za sprawą filmu, który kiedyś oglądałam, który uwielbiałam. Za sprawą też takiego serialu animowanego, takiej bajki, która leciała kiedyś na, nie wiem, Polonii 1 czy gdzieś. Przybyła z Indii nad zdami ziemglisty brzeg Sara, Mała Księżniczka. Była taka bajka Sara, Mała Księżniczka i stwierdziłam sobie, kurczę, fajnie byłoby to przeczytać, więc to jest moja pierwsza książka, którą będę czytać w te święta i mam nadzieję, że ją przeczytam. A drugą książką jest Piotruś Pan, ponieważ Nibelandia to jest taka kraina, w której zawsze chciałam zamieszkać. To jest coś, z czym już dawno nie miałam styczności, bo Piotrusia Pana oglądałam czy czytałam milion lat temu. I tak stwierdziłam sobie, że w sumie fajnie byłoby sobie to odświeżyć i to po angielsku, to też jest po angielsku. Nie mam tych książek po polsku, są to książki, które przywiozłam sobie ze Stanów. Każda z nich kosztowała tylko 10 dolarów. No, jak dla mnie to tylko, biorąc pod uwagę, jak te książki zostały wydane. Żeby u nas tak wydawano książki dla dzieci, bardzo bym tego chciała. Więc w ogóle chyba są ilustracje nawet, o ile się... Tak, tu są ilustracje, ale o tym sobie pogadamy kiedy indziej, bo planuję taką serię, która będzie się nazywać Pogapmy się na książki. Planuję ją od nowego roku, każdy odcinek będzie poświęcony innej serii książek, będziemy tym książkom się przyglądać, okładkom, ilustracjom w środku i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Nie wiem, ile będzie odcinków tej serii, ponieważ nie wiem, ile tych fajnych książek wynajdę, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. Postaram się, żeby było krótko, treściwie, bez zbędnych dygresji, bez gadania, bez sensu o Daszderze, o Więźniu Labiryntu. Nie wiem, dlaczego w ogóle poszłam w te klimaty, dlaczego o tym gadałam. Życie, także tak, to są moje plany na święta. Piotruś Pan oraz Mała Księżniczka. Jestem ciekawa, jakie Wy macie plany. Czy też bierzecie się za literaturę, nie wiem, dziecięcą, albo młodzieżową, albo macie w ogóle jakieś ambitne plany, że wiecie, ja z tymi książkami, to Anita, idź się schowaj, to ty w ogóle wyprawiasz, żeby takie książki w twoim wieku czytać, ale uważam, że na książki, nawet te dziecięce, nigdy nie jest się za starym, więc ten czas
postanowiłam spędzić z Sarą oraz Piotrusiem Panem. Dajcie znać, jakie wy książki będziecie czytać. I bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!